na jednego. Zaczynamy kolejną odsłonę maratonu wyborczego. Dzisiaj z nami Tadeusz Tomaszewski, witamy serdecznie. Krótka wizytówka. Nowa Lewica, urodzony w Niechanowie, był tokarzem, wiceprezesem jednej z poznańskich spółek, asystentem eurodeputowanej Krystyny Łybackiej, asystentem Leszka Millera, kiedy ten był europarlamentarzystą, samorządowiec. Jest europarlamentarzystą. Jest. Działacz społeczny i wreszcie poseł 5 kadencji w polskim parlamencie. Od błąd, zawsze z lewicą. O ile? Ile? 7 kadencji. Już 7. To się nie doliczyłyśmy. A, od 93 roku z jedną przerwą. Jak w sumie 26 robi? Lat. Staram się o wyborców, bo wyborcy decydują. Liderzy partyjni ustalają numery na listach, a wyborcy decydują, kto ma ich reprezentować. Ale tak nie ma pan dość? To wciąga. To jest taka działalność społeczna u podstaw. Ja generalnie, chociażby w tej kadencji, miałem 1200 spotkań, 150 dyżurów, 590 razy na trybunie sejmowej, a lider listy PiS 5 razy na trybunie sejmowej. I my narzekamy. Ale jeszcze do tej aktywności pana posła będziemy wracać, a na razie myślę quiz. No oczywiście, panie pośle, próbujemy. No, co to za niesamowite? Quiz. To są trzy pytania z wiedzy o regionie. Chyba będzie trudno. No zobaczymy. No zobaczymy. No tyle kadencji, panie pośle. No myślę, że pan pośle sobie poradzi. Ho, z Konina pochodzi laureat Oscara, jak się nazywam. A byłem nawet na jego koncercie w WNS. Tak. Tam jest tablica chyba, jeśli pamięć mnie nie myli. Brawo. Już pół punktu na pewno pan ma. Ale niestety zablokowało mnie. Widzę gościa szczupły, z brudką i tak dalej, ale zablokowało mnie. Jan A.P. Kaczmarek. Jan A.P. Kaczmarek. Ale dobrze. Pół punkta zaliczam. Proszę dalej. Trzy pytania. O. Same jesteśmy pan, ciekawe co pan trafi tym razem. Nie wiem. Maksymiliana Tarajewo. Ale proszę przeczytać to pytanie, panie pośle. Kim był Maksymilian? Tarajewo, którego imię nosi ulica w starej części miasta, oczywiście pewno Konina. Tak. Nie wiem. Zakonnikiem i uczestnikiem powstania styczniowego. Mhm. Stracony na konińskich błoniach. Tak jest. A, to właśnie. Dziękuję. Każde spotkanie ma coś w sobie edukacyjnego. Prosimy dalej. O, tu odkładamy to, bo się jeszcze drugi raz wylosuje. Przepraszam. I zobaczymy teraz. Trzy gminy, proszę wymienić, leżące w powiecie konińskim. O, tu będzie trudno, ale spróbujemy. No to Gniezno, Nie, to nie jest Gniezno. Tak, to pan z Gniezna, ale ja mówię, że się Gniezno kłania. Tak, oczywiście. Gdyby takie pytanie pojawiło się. Stare Miasto, Golina, Kramsk, Brzeźno. Brzeźno to gmina Krzymów. Gmina Krzymów, przepraszam, gmina Krzymów. Z tej strony. Ale już były trzy. Ale już były trzy. Było więcej. Było ale podejrzewam, że gdyby to pytanie pojawiło się i dotyczyło Gniezna, trzech gmin w Gnieźnie, to nie, pan... To znam wszystkie 10. Nawet by się pan nie zastanawiał. W powiecie słupeckim też znam wszystkie 10, w powiecie wrzesińskim też. Śremskim też. Nie wszystkie zapewne w powiecie konińskim, a kolskim część, tureckim część. Dobrze. I w konińskim, czyli, jak widzimy, też część. Czyli ile punktów? No nie, czyli mamy półtora punkta. Półtora punkta. Bo jeszcze bardzo mamy, dobrze. Bo jeszcze mamy Żgów z tej strony, oczywiście. Dalej Wilczyn. Dalej. I stawiamy kropkę, panie pośle. Już nie będzie pan. Już zaliczone. Półtora punkta. Że pan potrafi, także nie będziemy dręczyć. To przechodzimy do pytań, panie pośle. Pierwsze, myślę, ważne pytanie i dla nas, i dla wyborców. Jak pan zamierza przekonać mieszkańców Konina, powiatu konińskiego, do głosowania na lewicę? Konin nazywany kiedyś był czerwonym miastem, tu przez wiele lat lewica rządziła, teraz współrządzi z Platformą Obywatelską. Na mieszkańcy
są tak średnio zadowoleni. No trzeba ich jakoś przekonać do głosowania na lewicę. Jaki ma pan pomysł? A jeszcze powiem tak, wręcz niektórzy mieszkańcy mówią, że tutaj w Koninie rządzi PiS-BiS. A proszę państwa, to nie są wybory do Rady Miasta i prezydenta Konina. No ale, ale barwy polityczne ale mają znaczenie. Polityczne mają znaczenie, mają... panie pośle, zwłaszcza, że dzisiaj prezydent miasta pokazał się na konferencji pana Donalda Tuska, stał tam w szeregu jednym z kandydatami, plus do tego kierownik biura prezydenta też tam był. No więc trudno tutaj o to, żeby to nie był partyjny kampania, przekaz. Kampania wyborcza do parlamentu ma jakby swoje tempo i swoje wydarzenia. Przecież wszyscy wierzą, że prezydent Konina jest członkiem Platformy Obywatelskiej, skoro ich lider tutaj jest, to jest naturalne, że tam jest. Ale też chwilę później, kiedy byliśmy na otwarciu z kompleksu boisk piłkarskich 40-leciu Mosiru, robił sobie ze mną zdjęcia z radnym Tomaszem Andrzejem Nowakiem i z innymi. W związku z powyższym myślę, że w polityce te obrazki są ważne, ale nie są decydujące. Kiedy przyjdzie czas podejmowania decyzji dotyczących po wyborach tworzenia koalicji, to wtedy będą fakty. Ale wracając do tego podstawowego pytania. Po pierwsze, chcemy jako lewica namówić ludzi do głosowania na lewicę, dlatego że chcemy wrócić do normalności. Normalności państwa, którym przestrzega się konstytucję, którym władza działa na rzecz obywateli, a nie na rzecz wybranej grupy osób, w którym nauczyciele są szanowani i mają zarobki godne ich zawodu, a nie, że część z nich zarabia tyle, co tłuste koty Kaczyńskiego w 3 godziny. Chcemy namawiać ludzi lewicy, czy sympatyków lewicy, żeby głosowali na lewicę, bo opowiadamy się za państwem świeckim, czyli jasnym rozdziałem państwa od Kościoła. O to też będziemy dopytywać. Porozmawiamy. Chcemy również namawiać ludzi do głosowania na lewicę, bo lewica to gwarancja praw dla kobiet. Ale lewica to nade wszystko gwarancja europejskiego państwa dobrobytu. Co to znaczy? To znaczy, że są usługi publiczne na wysokim poziomie. Dzisiaj PiS po cichu zwija te usługi publiczne, a Konfederacja w ogóle chce je zlikwidować. Te usługi publiczne są blisko nam. Dostępny żłobek, przedszkole, lekarz, mianowicie dojazd do pracy publicznym transportem. Panie pośle, to będziemy te wątki rozwijać, bo my tu mamy kilka pytań dotyczących pana programu, ale wróćmy jeszcze na to konińskie podwórko. Czyli z tego, co pan mówi, tak naprawdę bardziej dla wyborców w tych wyborach parlamentarnych, ja to tak odczytuję, będzie się liczył wasz program, bardzo prosocjalny, będzie się to bardziej liczyło niż to, co ludzie mają na własnym podwórku i widzą na co dzień. To, co widzą w postaci władzy samorządowej. Myślę, że tak, że umią rozdzielić, wiedzą, kiedy są wybory parlamentarne, które decydują o sytuacji czyli w Polsce. Czyli nie mieszają tych porządków wyborów. Myślę, że nie. Natomiast mieszkańcy też oczekują od swoich przedstawicieli ewentualnie wsparcia na szczeblu krajowym problemów, które są do rozwiązania w Koninie i w regionie konińskim. No, do tego też dojdziemy. Pana będziemy odpytywać. To zapewne, kiedy wrócimy do tego, to będziemy o tym mówić, to wtedy tak, oczekują jasnej deklaracji, że no po to idą do wyborów, że wiedzą, do kogo się odezwać. Lewica to również gwarancja dialogu obywatelskiego. Dziś ten dialog został zarzucony, właściwie odbywa się między PiS-em a Solidarnością. Rada Dialogu Społecznego powołana przez prezydenta zaprzestała swojej działalności. Nie szanuje się na przykład innej formy dialogu obywatelskiego, jakim są projekty obywatelskie, gdzie ponad 200 tysięcy, 300 tysięcy ludzi podpisuje się pod takim projektem i nagle zamyka się go w szufladzie. Choć właśnie dzięki konstytucji przyjętej z udziałem lewicy, miałem zaszczyt na nią głosować również w Sejmie,
te projekty obywatelskie przechodzą na następną kadencję. I tak jest z obywatelskim projektem o rencie wdowiej, której pierwsze czytanie się odbyło, ale mamy nadzieję, że właśnie wznowimy to w nowej kadencji Sejmu. I to był wasz pomysł, renta wdowia, ale tak. O tym jeszcze będziemy dzisiaj rozmawiać. Natomiast znowu przejdźmy na to nasze konińskie podwórko. No bo... I na listę naszego konińsko-gnieźnieńskiego okręgu. Tak jest. Nie ukrywamy, że nieco byłyśmy zdziwione tym, że przedstawiciel Konina jest dopiero na trzecim miejscu. I wiemy też o tym, że u innych kandydatów z dalszych miejsc występuje niezadowolenie. Wspomniany przez pana posła Tomasz Andrzej Nowak mówi, że jest pierwszym z Konina, choć na liście jest siódmy, a pierwszy z Konina to Piotr Czerniejewski. No i widać, czyli też, jakieś tarcia tak, wewnątrz tej listy zresztą są. To gdzieś tam widać nawet na Facebooku, tak, jak to jak to jest tą jednością drużyny. Kampania wyborcza ma swoją dynamikę. Każdy chce się z tej ekipy lewicy też wyróżnić. Przypomnę, że Lewica to porozumienie polityczne między innymi Nowej Lewicy, Lewicy Razem, organizacji pozarządowych, kobiecych, więc to jest taka koalicja, która nie jest sformalizowana w postaci progu wyborczego. I w tej koalicji, w tym okręgu, w poprzedniej kadencji na pierwszym miejscu była przedstawicielka Lewicy Razem. Ja byłem z SLD na drugim miejscu. W tym roku Lewica Razem przekazała jakby ten mandat do SLD i wskazano moją osobę i to automatycznie na drugim miejscu jest przedstawiciel, w tym przypadku przedstawicielka Lewicy Razem. Tak wyszło, że koleżanki i koledzy wskazali tą osobę jako drugą z Gniezna. I to tylko z tego wynika, moja propozycja jako lidera tej listy, który ją przygotowywał, była inna. Na drugim miejscu miała być przedstawicielka Konina. Kierownictwo. A kto? Zdradzi nam pan? Kobieta dobrze znana. Słyszeliśmy, ale... że miała to być pani Elżbieta. Pani Elżbieta wyrażała wstępnie zgodę na to, natomiast był to określony warunek mówiący o drugim miejscu. Centrala jakby tego nam nie zatwierdziła, więc sprawa przestała funkcjonować. Piotrek Czerniejewski, z tego co wiem, to jest również tutaj z Konina i z regionu konińskiego. Następne osoby, które są na liście, przecież pod piątką jest Łukasz Dziamara z Rychwała, Tomasz... Syn pana tak, Stefana Dziamary. Tomasz Andrzej Nowak, no i oczywiście Agnieszka Niekochańska, szefowa Miejskiej Rady Kobiet. Czemu i tak dalej. Kobieta takie miejsce dalekie ma no nie, z Konina? No, szanowni państwo, Rada Kobiet. To jest ekipa, nie da się ustalić wszystkich pod jednym numerem. W pierwszych wyborach w województwie poznańskim za SDRP mieliśmy listę alfabetyczną. Ja byłem 14, bo jestem na T. Wówczas można powiedzieć, że było sprawiedliwie. Ta lista jest ułożona w ten sposób, że pierwsza dwójka jest koalicyjna, następnie jest przedstawiciel Konina, Piotrek Czerniejewski, Turku, powiatu konińskiego, miasta Konina, powiatu Średzkiego, Krystyna Kubicka-Sztul, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego ze środy, tak? Mm-hmm. Łukasz, powiat kolski, słupecki, po kolei powiaty i następna kolejka znów się rozpoczyna. Ale... Tu kluczem do sprawy jest granie w drużynie, bo miejsce, wyznaczają te układy formalne, polityczne. Ale właśnie o te drużyny jeszcze, panie pośle, muszę podpytać, tak. Bo... To takie właśnie różnienie się, mówienie publiczne przez Tomasza Andrzeja Nowaka, że on jest tu pierwszym z Konina, mimo tego, że Piotr Czerniejewski jest wyżej na liście. A czy ja dzisiaj na wielkim banerze zauważyłem pierwszy z Platformy Obywatelskiej, pierwszy ale z regionu. Ale my pytamy Lewicę, panie pośle. Z powyższym, to jest, czy to, jak czy państwo to nie zauważycie... Jest, nie są jakieś tarcia wewnątrz nie są tarcia, listy, to jest które osłabiają w tą to waszą jest, drużynę? Moim zdaniem nie. To nic nie osłabienie, to jest moim zdaniem pewna dynamika kampanii. Ludzie starają się o to, żeby na tej liście ja byłbym najważniejszy, czyli w tym przypadku albo Piotrek, albo Agnieszka, albo Tomasz Andrzej Nowak, bo to prowadzą tą kampanię.
kampanię. Warto zauważyć, że kampania w zakresie poparcia dla ugrupowań rozstrzyga się w tych mediach centralnych, spośród tych liderów, którzy odjeżdżają poszczególne regiony programowo. Natomiast wewnątrz, jeśli chodzi o poszczególne okręgi wyborcze, to widać w szczególności w PiS-ie, ta rywalizacja odbywa się na liście między nami. W jaki sposób? Przecież docieramy do tej samej grupy. Dla mnie zawsze, a podkreślam, że wartością każdego lidera z powiatu, czyli Piotra Czernijewskiego, Joasi Maciejewskiej, Łukasza Dziamary, to jest to, że oni powinni zdobywać w swoim powiecie, w swoim okręgu więcej niż lider listy. Będzie to wtedy polityczna wartość dodana dla listy. I stąd można zauważyć te drobne, subtelne rzeczy. Jak Państwo zapytacie ich o program, to nie będzie tam różnicy. Panie pośle, czyli rozumiemy, drużyna zwarta, ekipa gotowa zwarta, do wyborów. Gotowa, mająca doświadczenie samorządowe, o których tutaj mówiliśmy, ale też i takie obywatelskie. W związku z powyższym walczymy o podium. I przechodzimy do najbardziej palących problemów Konina. Jednak my będziemy trwały tutaj przy Koninie. Też. I regionu również, bo to dotyczy tak naprawdę oczywiście, wszystkich. Oczywiście, ja doskonale Państwa rozumiem. Nasz region składa się z części poznańskiej, starej, i części, umownie rzecz biorąc, Wielkopolski Wschodniej. Dzisiaj rozmawiamy o części Wielkopolski Wschodniej. Panie pośle, trasa warszawska. Trzecia droga mówi o tym, że remont powinien być sfinansowany pół na pół. W związku z tym, że to jest droga krajowa, tak, za którą... Nie, to Konfederacja to, mówi. Trzecia droga mówi, że z budżetu państwa. A wiecie, już tylu przepytałyśmy, że zaczynamy się mylić. W każdym razie są różne koncepcje. I co pan na to? Ja powiem, jaką pan ma na to koncepcję? Że to oczywiście jest droga krajowa, ten most, przed którym tu przed chwilą przyjeżdżałem do państwa i tak dalej. Państwo musi w tym znacząco uczestniczyć. Ja uważam, że to są takie szlaki newralgiczne, którym bez pomocy państwa trudno będzie zrealizować samorządowi. Dlaczego trudno? Bo państwo do tej pory ograbiło samorządy systematycznie w tej kadencji, zmniejszając udział w podatkach, podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych. W związku z powyższym, skoro tak się czyni, i stosuje się politykę wsparcia inwestycji infrastrukturalnych, tą tekturową, według uznania politycznego, a nie liczby mieszkańców, nie szans rozwojowych, nie strategii regionu, to uważam i jestem zwolennikiem tego, że państwo w znaczący sposób musi wesprzeć tą inwestycję, ale nie zastąpić samorządu. Czyli, ale na podstawie jakiegoś konkretnego algorytmu, takiego samego tak. Dla wszystkich samorządów. Oczywiście, tak? Bo są miasta, tak, są miasta na prawach powiatu, tak? Są były miasta wojewódzkie, które straciły ten status i one powinny mieć swoje dedykowane programy, tym między innymi programy dotyczące infrastruktury i to one powinny powiedzieć tak, tak jak pani redaktor wspomina, wynika z określonego algorytmu, że to jest określona kwota i samorząd to decyduje. My przeznaczamy akurat na to, a nie na coś innego. Nie chciałbym, żeby z Warszawy decydowano, co jest priorytetem dla danego miasta czy dla gminy. Tutaj ja nie jestem odkrywczy. Po to mam swoich ludzi, którzy funkcjonują w samorządzie. Ja ich zapytałem, przewodniczącego Rady Miasta. On mi powiedział, panie pośle, dla nas numer jeden jest most, czyli drodze krajowej raz, dwa, ulica Paderewskiego na Zatorzu, trzy, rondo na ulicy Brunatnej i Kleczewskiej, cztery, amfiteatr, przebudowa i pięć od innego radnego Tomasza Andrzeja Nowaka, budowa między innymi hali bokserskiej, o której wspomniałem teraz na otwarciu, że życzę panu prezydentowi, żeby kolejny obiekt sportowy był. I wtedy w takiej hali sportowej czy w innych rzeczach są pomocni parlamentarzyści. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj dziękowano rządzącym, że przekazali ponad 7 milionów na budowę tych kompleksu boisk piłkarskich. A ja przypomniałem sobie i powiedziałem to publicznie.
tych pieniędzy by nie było, gdyby nie rok 1994, inicjatywa posłów Lewicy, Marka Borowskiego, Tadeusza Tomaszewskiego, świętej pamięci Stefana Stanisława Paszczyka, gdzie wprowadzamy nowelizację ustawy o grach liczbowych i robimy 20% dopłatę tych, którzy grają w totolotka. I te 20% jest przeznaczane dzisiaj w 15% na sport, obiekty sportowe, a 5% na kulturę. A ponad 1,5 miliarda złotych co roku od grających jest przekazywane na te inwestycje sportowe i na ten obiekt też. Nie żaden dobroczyńca z PiS-u, tylko po prostu ludzie, którzy grają w totalizatora, przekazują pieniądze na fundusz, a fundusz przekazuje właśnie na te modernizacje. Więc od czasu do czasu jest trochę też tej satysfakcji z działalności parlamentarnej. Panie pośle, jeszcze kolejna rzecz ważna z punktu widzenia regionu i nie możemy o nią nie zapytać. I podnoszona przez wszystkich kandydatów. Ta sprawa. Linia kolejowa Konin-Turek. Tak. Co pan na to? Zanim o linii kolejowej Konin-Turek, to wspomnę też o postulacie, o którym mówi się w powiecie konińskim, zwłaszcza Stefan Dziamara, to jest modernizacja drogi krajowej 25, czyli ta północ-południe. Dla nich jest też bardzo istotna. Mhm. Oni mówią, że będą mieli więcej środków finansowych, jak zmienimy tą ustawę o siłowniach wiatrowych. Dzisiaj na Karstce pan Suski z 500 metrów zrobił na 700 i ograniczył w ten sposób 25% wpływów dla wielu gmin. To wszystko można odwrócić, przywrócić do normalności. Jeśli chodzi o linię kolejową, po pierwsze Lewica mówi, że jeśli chodzi o do każdego gminy powinien dojeżdżać autobus PKS-u, do każdego powiatu pociąg. I oczywiście to się wpisuje, ta linia, bo do Turku też. Natomiast no, kluczową kwestią są konsultacje społeczne. To nie może być tak, że projekt ważny, ale nie może przewracać życia wielu ludzi. Jak dzisiaj w którymś medium słyszałem wypowiedź jednej pani a propos portu, że ona nie może spać, bo widzi, jak buldożery przyjadą i będą dom, który wybudowała 5 lat temu z hipoteką, zostanie zburzony. W związku z powyższym w takiej scenerii, w takim duchu zapewne się nie wpiszemy. Dobrze, że marszałek województwa wielkopolskiego widzę, że dopiero w kampanii, że nie wcześniej trochę, ale dobrze, że podjął się tej mediacji i tej konsultacji z mieszkańcami. Lepiej rok później, ale w dobrej atmosferze. Drugi czynnik, który będzie decydował o tym, to jest współudział samorządów. Wiele z nich sygnalizuje, że nie będzie w stanie znaleźć tych środków, no ale skoro jest to ważna inwestycja, to państwo może zwiększyć swój udział ten. No i po trzecie, może nie będzie trzeba środków samorządu, gdyby tak niewielu nie czyniło takiego zła dla tak wielu. Gdyby grupka Ziobry nie terroryzowała rząd Morawieckiego, to byłoby 250 miliardów z Krajowego Planu Odbudowy dla tak wielu przedsiębiorców, samorządowców, zwykłych ludzi, którzy prowadzą działalność gospodarczą. A oni zamknęli ten rząd, zamknęli Polskę przed pieniędzmi europejskimi, wiedząc o tym, że za chwilę my i tak będziemy musieli się złożyć jako Polacy do tego planu odbudowy w skali Europy, bo przecież on nie jest z powietrza, tylko między innymi zaciągnięty kredytów. Panie pośle, ale wierzy pan w to, że ta linia powstanie, bo no, dużo się o niej mówi, ona jest kontrowersyjna, ale niektórzy mówią, że nie ma szans, żeby ona powstała. Myślę, że to najbliższy rok pokaże, bo procedury ruszyły. Gdyby jednak, jak mówię, otwarło się również to konto europejskie, tak, ze środkami europejskimi, to warto to powalczyć. Ja nie jestem przeciwny. Warunek jeden. Powinna być zgoda społeczna, zarówno poprzez konsultacje, ale też mamy reprezentantów, czyli samorządy. Gdyby było tak, że to jest tylko, powiedzmy, jakaś grupa tylko niezadowolonych i tak dalej, no to trzeba z nimi prowadzić rozmowy, wyznaczyć specjalny sposób odszkodowania, inne propozycje i tak dalej, żeby osiągnąć cel, czy przeprowadzić. Ale tutaj przedstawiciele samorządów sygnalizują, że dotychczasowa droga wyznaczona dla tej linii jest niewłaściwa, stąd mam obawy, ale nie jestem przeciwko temu projektowi.
No to teraz z pociągu przesiadamy się na rower. Zostaliśmy tutaj zobligowani przez rowerowy Konin, żeby to pytanie zadawać wszystkim kandydatom. Kiedy ostatni raz jechał Pan na rowerze i czy uważa Pan, że Polaków należy zachęcać do wyboru alternatywnych środków transportu, szczególnie rowerów, jako codziennego sposobu komunikacji? A może jednak nie jest to potrzebne? Pyta rowerowy Konin. Zdecydowanie jest to potrzebne. Czyste powietrze, kondycja własna, fizyczna, ale też i jakby sprawność poruszania się po mieście przemawia za tym, żeby jednak tworzyć te warunki tych ścieżek rowerowych, ale całego systemu związanego z transportem, umownie rzecz biorąc, rowerowym. Kiedy ostatnio jechałem na rowerze? Dziś 2 tygodnie temu. Bo to Pan tak, biega głównie, to, z tego, co, tak, dla co zdrowia, widziałam. Dla zdrowia, raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, ale też wsiadam na rower i mam takie poczucie takiej większej pewności, bo pewnego razu byłem na wspólnej imprezie europejskiej z Mieczysławem Nowickim, srebrnym medalistą Igrzysk Olimpijskich w kolarstwie, a wówczas wiceministrem sportu i mi się pyta: Tadziu, czy masz rower? A ja mówię: mam, ale taki, wiesz, zwykły. Zanim dojechałem do domu, to już u teściów stał właśnie taki rower od kolegi, który, że tak powiem, zajmuje się tym. No i oczywiście do dzisiaj jestem zadowolony, dmucham, chucham, czyszczę i od czasu do czasu jeżdżę, przyznaję się. A jeszcze też taki wątek lokalny, koniński. Nie wiedziałem, jakiej wysokości, jaki ten rower ma być. No to do kogo? Do Józia Nowickiego. On mi wszystko powiedział na ten temat, jakie te wielkości i tak dalej, co trzeba kupić dodatkowo do roweru i tak dalej. Tu miałem akurat doradcę bardzo dobrego. A jeszcze dopytamy a propos roweru. Ma Pan dokładnie taki sam widok, jaki mają wszyscy kandydaci odpytywani przez nas. Widzi Pan spory ruch tutaj na Starówce. To jest przecież Plac Wolności, reprezentacyjne miejsce. Tutaj mamy magistrat obok, prawda? Sympatyczną knajpkę. Ale jakoś tak bardzo niewygodnie się tutaj i poruszać, i rowerzystom, i pieszym. Samochody rządzą na całego. Tak, co Pan by tu zrobił? Nie siedzę w magistraty, nie jestem prezydentem miasta, bo po pierwsze... Ale nie uważa zapewne, pan? Nie uważam, że ma Pani rację, że dla rowerzystów widzę, że mało miejsca tutaj jest, nie jest bezpiecznie. Ale z drugiej strony chcę powiedzieć, że na początku też był jakiś taki mały sprzeciw koło Kurii w Gnieźnie. Też tylko samochody przejeżdżały, była blokada z jednej strony od Katedry Ruchu, a jednak się prezydent zdecydował, wydzielono część drogi na ścieżkę rowerową i można w tej chwili spokojnie jeździć do samego centrum i tak dalej. W związku z tym dzisiaj nie ma aż takich formalnych przeszkód. Chcę Państwu powiedzieć, patrząc na właśnie tutaj Plac Wolności, to no mimo wszystko nasuwa się takie pojęcie betonoza. Niestety. Te rynki powstawały, nie to, żeby powiedzieć, że krytykować czambuł, ale one w latach 90., kiedy powstawały, niestety są betonozą. Dlatego Lewica proponuje utworzenie specjalnego funduszu, 3 miliardy złotych co roku na walkę z betonozą, na przywrócenie tego do przestrzeni publicznej takiej życzliwej. Dziś, kiedy są tworzone nowe te miejsca wypoczynku, integracji, parki już mają inny charakter. Niektóre miasta, że tak powiem, odkuwają tą betonozę i powoli małymi kroczkami przywracają. Ta decyzja należy do Was, ale też przecież do społeczeństwa. W Koninie funkcjonuje budżet obywatelski, więc może i tą drogą na początek powiedzieć: ho, ho, my chcemy inaczej. No, były no ta próby. Betonoza też musimy powiedzieć, że no, powstała za rządów Lewicy. Tak, ja nie mówię, powiedziałem, że to były takie czasy, kiedy w całej Polsce budowano. Taka moda była. Taka moda, że to wszystko musi być, jak to się mówi, suchą stopą trzeba przejść i mieć
a generalnie miejsce właśnie do spotkań, do samochodów. Dobrze, że zmieniamy swoją mentalność. To ludzie chcą, żeby ta nasza przestrzeń publiczna była przyjazna i inaczej wyglądała, tak? Czyli służyła ludziom. Panie pośle, jak już jesteśmy przy betonozie i przy zieleni, to chciałyśmy zapytać o właśnie zielony program wyborczy, bo taki jest program Lewicy, ale Trzecia Droga szczyci się, że ma bardziej zielony program wyborczy. To kto jest bardziej, to kto jest bardziej zielony? Wy, czy Trzecia Droga, czy też Platforma, która w Koninie robi miasto Konin zielonej energii, której jeszcze do tej pory nie zobaczyłyśmy, no mam nadzieję, jak że tak się dzieje, jak państwo, jak panie dokonały analizy tych naszych programów wyborczych, to dobrze wróży przyszłej koalicji. Że to będzie jeden z priorytetów. O, czyli to będzie koalicja? Po wyborach, jak opozycja wygra, to oczywiście, że będzie koalicja. Przecież Lewica mówi od samego początku, że partie opozycji demokratycznej powinny jeszcze przed wyborami stanąć na jednej platformie i poinformować opinię publiczną, że mamy wspólne cele. I po to idziemy do wyboru, żeby wygrać PiS-em, ale nie tylko wygrać PiS-em, ale chcemy powiedzieć, co chcemy wspólnie zrobić, jak inaczej rządzić Polską. I to jest jeden z tych elementów, który będzie różnił od aktualnej ekipy. Zakończenie wydobywania węgla brunatnego, kamiennego i tak dalej, to jest rzecz nieunikniona. Dzisiaj, krótko mówiąc, państwa, które będą dalej produkowały, jechały na węglu, będą w obciachu, będą mniej konkurencyjne, nie mówiąc o tym, że to źle służy obywatelom. Przecież mamy tysiące ludzi, którzy chorują z tego powodu. Dlatego też ta zielona energia, począwszy od fotowoltaiki, od zmiany prawa, o których mówiłem, że to społeczność lokalna domaga się, żeby ta odległość 500 metrów dla wiatraków była, żeby oni mogli czerpać na rzecz społeczności profity z działalności, ale też mieć tą energię, która w inny sposób będzie dystrybuowana i urządzana, to znaczy z większym udziałem tych małych, lokalnych wytwórców, żeby ona zabezpieczała też potrzeby lokalne. Burmistrz Koła, pan Krzysztof Witkowski, właśnie mówił mi, że po zakończeniu geotermii, tych odwiertów i uruchomienia, będą produkować energię z geotermii. Przecież geotermia też jest i w Koninie, ale też i we Wrześni, Gniezno robi drugi odwiert. To też jest ta droga, która spowoduje, że na przykład ciepło systemowe, które doprowadzane jest do mieszkań, będzie tańsze. Dalej to są wszystkie kwestie związane też z obszarami wsi i rolnictwa. To nie jest wcale łatwy problem, bo on będzie wymagał pewnego czasu, ale też i nakładów. I tutaj myślę, że musi być zwiększony udział państwa w pomocy rolnikom w przejściu na to bardziej zielone rolnictwo. To mówiliśmy o ekologii, jeszcze tutaj nas już widzę poganiają, ale musimy. Bardzo rozbudowany program socjalny, tak? Mówi się, że właściwie najdroższy, o ile nie jeden z najdroższych programów prezentowanych przez komitety wyborcze. No i podstawowe pytanie, z czego to sfinansujecie? Emerytury stażowe, waloryzacja rent, emerytur, zaliczenie umów cywilnoprawnych do okresów składkowych, podwyższenie zasiłku pogrzebowego do 8000 zł. No i skąd na to kasa, bo aż i to, tego jest dużo więcej, my to tylko kilka wymieniliśmy ważnych Szanowna punktów. Pani, szanowni państwo, Lewica wprowadziła Polskę do Unii Europejskiej. Od tamtego czasu polska gospodarka wzrosła trzykrotnie. A teraz mamy przecież mamy rzeczywiście spadek inwestycji mamy, dlatego też trzeba ożywienia gospodarczego. Przecież nikt nie obiecuje gruszek na wierzbie. Tylko naprawdę, i wyłącznie, panie pośle, nikt tylko nie obiecuje. I wyłącznie ja mam ze wzrostu, wrażenie, że nas ciągle tym ze wzrostu gospodarczego, te ze wzrostu gospodarczego, z otwarcia Polski na Unię Europejską, na te pieniądze europejskie również, o których mówiłem, z Krajowego Planu Odbudowy, na poprawę warunków funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, możemy mieć dochód, który będzie
będzie później redystrybuowany. Pani mówi, że mamy rozbudowy program socjalny. Myślę, że my różnimy się od PiS-u tym, że tam jest w znacznej mierze rozdawnictwo polityczne, a my chcemy przyjąć rozwiązania systemowe, właśnie jak renta wdowia, no zasiłek pogrzebowy, to jeśli pamięć mnie nie myli, chyba za Platformy i PSL-u obniżono, ale no, drożyzna, inflacja powoduje, że dzisiaj w tej często bardzo trudnej sytuacji ten zasiłek pogrzebowy musi być... Jest za mały. To nie jest żadne rozdawnictwo, to jest jednorazowy wydatek, który się po prostu ludziom należy. Mówimy, żeby z czasem korzystać z osiągnięć i wydłużyć czas urlopu. Pokazaliśmy, że to może być 35 dni urlopu. Po drugie, żeby był krótszy czas pracy. Dzisiaj pracujemy bardzo długo, jako Polacy, wśród narodów najdłużej w Europie. To pytanie, dlaczego Francuzi mogą pracować 35 godzin tygodniowo, Duńczycy 37, Niemcy 39, a my nie możemy mieć pewnych ambicji. Przecież kiedyś też pracowano w soboty, a teraz mamy wolne soboty w Związku Społecznym. To jest program, który wykonamy w tej w nadchodzącej kadencji pierwsze kroki. Ale musimy mieć te nadzieje. To nie może być tak, że człowiek żyje tylko i wyłącznie dla pracy. Ale pogarzają nas, ale musimy 500+. Musimy. Bo a ja chciałam co innego. Bo musimy, a mnie to interesuje. Jesteście bardzo prosocjalni. To co z 500+, bo wie pan o tym 800 doskonale, plus. Nawet głosowaliśmy za 800+, na tych samych zasadach. Głosowaliśmy za 800+, ale dokładnie na tych samych zasadach. Udział lewicy w przyszłym rządzie oznacza, że wszystko co dane nie zostanie zabrane, a będzie waloryzowane. Ale systemowo, to, nie w roku wyborczym, tylko systemowo. To muszę panu powiedzieć, że zmartwił pan wiele osób, ponieważ niektórzy, bardzo duża rzesza ludzi, tych pracujących, odprowadzających podatki, jest wkurzona na to, że to 500+ trafia również do ludzi, którzy nie pracują, jest matka, ojciec z domu, jedno i drugie nie pracuje, i właściwie posiadanie dzieci stało się metodą na to, na żeby super żyć, dochody o wiele lepiej żyją. Dochody z pracy mają być w tym momencie szanowane przez system podatkowy, no dobrze, poprzez ale... podniesienie kwoty wolnej od podatku. Natomiast państwo pokazujecie pewne przykłady. Konkretne. Ludzie pracujący się zaczynają buntować. Tak, ja mam też takich, tak jest, ja mam też takich że rozmówców. Człowiek żyjący z pomocy socjalnej dostaje tak naprawdę większą kasę niż ludzie ciężko pracujący. 3/4 pobierających to świadczenie rodzinne normalnie funkcjonuje i pracuje. Jak z nimi rozmawiam, mają w ten sposób na dokształcanie dzieci, bo niestety system publiczny jest zły, muszą na przykład na korki, dodatkowe zajęcia, umią też odłożyć na wakacje. Mój sąsiad mówi, proszę pana, gdyby nie 500+, to my byśmy na wakacje jako czteroosobowa rodzina nie pojechali, bo ja sam pracuję. I to pozwala też robić. Ale panie, ja myślę, że są tacy, którzy mówią, a dajmy to 500+, bo nikt nie neguje tego, że trzeba wspierać dzieci, tak? I rodziców również. Ale na przykład ludziom czy rodzinom, gdzie jedna osoba, chociaż jedna pracuje. A nie na zasadzie takiej, że obydwoje rodziców nie pracują i spada manna z nieba. W naszej koncepcji zasiłki. Powiem panu tak, dowiedziałyśmy się, u nas rekordziści, tutaj na terenie Konina, wie pan jaką kasę dostają z pomocy społecznej, włącznie z 500+ i tak dalej? 10 000 miesięcznie. Świetnie żyją, jeżdżą świetnymi furami. To jeśli pracują na czarno, to są od tego inne służby. Natomiast nie żyją z tych tak zasiłków. Natomiast my będziemy rozważać coś innego, mianowicie
czy są potrzebne rzeczywiście te 500+ tym milionerom wszystkim. A, tak. I to jest rzecz, która przy każdej nowelizacji powinna być rozpatrywana. To nie ma być element wyborczego kupowania ludzi, tylko element wsparcia państwa świadomego utrzymaniu rodziny, rozwoju dzieci, edukacji. W tym kierunku zapewne z czasem ewaluacja tego 500+ będzie następowała. Ale szanowni państwo, poza jednym ugrupowaniem, które w czasie głosowania powiedziało nie, trzecia droga, no umownie tam, bo w Sejmie nie ma jeszcze trzeciej drogi, ale jedno ogniwo tego, bo PSL miał swój pomysł, to wszyscy inni poparli, uznając przede wszystkim to, że to jest dopiero początek tego projektu. I ten projekt będzie zapewne ewaluował, ale dziś nie będzie takich, którzy, tak jak pani redaktor, jak ja, którzy powiedzą, że należy takie coś skasować, byłoby to złe. Też jestem przeciwko panu. I kończymy. Jeszcze ostatnie. Jedno. Dobra. Ja wiem, że już przekroczyłyśmy czas. Ale trudno. Panie pośle, już wspomniał też pan o tym, jak wiele pan pracuje w parlamencie. Jest pan jednym z najaktywniejszych posłów. Wiemy, że ma pan na koncie mnóstwo interpelacji poselskich. A czy mógłby pan podać konkretne przykłady rzeczy, które udało się dzięki pana pracy załatwić? Ale od jakieś efekty, takie właśnie od tego zapytania, interpelacji do wyjaśnienia sprawy. Albo do wprowadzenia zmian w przepisach. Na przykład. Tak, więc można powiedzieć, że są te trzy rodzaje naszej interwencji poselskiej. Interpelacja, zapytanie, pytanie w sprawach bieżących oraz te interwencje poselskie na dole. Najwięcej skutecznych tych rozwiązań są te tak zwane interwencje poselskie na dole. W ZUS-ie ostatnio prowadzę taką sprawę tutaj z powiatu konińskiego, muzyka, któremu nie przyznano świadczenia. Dalej interwencje związane z oddziałaniem służb. Na przykład rolników z gminy Miłosław, nieuczciwy przedsiębiorca naciągnął, pobrał pieniądze, nie dostarczył nawozu. Później też włączył się pan szef Agrounii, ale właśnie w prokuraturze, w policji. Jeśli chodzi o rozwiązania takie, które... Skąd te interpelacje? To one są właśnie z dyżurów poselskich, z kontaktów, to samorządy piszą, to przedsiębiorcy piszą do mnie, że należy na przykład nieuczciwych przedsiębiorców z rynku przewozów autobusowych eliminować, bo oni przez dumping powodują, że lokalne firmy uciekają. Jakie konkretne rozwiązania? Albo na przykład rozwiązanie dotyczące sportu, tutaj między innymi Tadeusza Piguły to dotyczy, mianowicie kwestia podwyższenia świadczeń dla medalistów olimpijskich, czyli określonego wskaźnika. To się udało mi się to świadczenie również na mój wniosek zwolnić z opodatkowania. To nie jest wielka grupa, ponad 600 osób, ale istotna, takie wizytówki dla Polski. Proszę pamiętać, że parlamentarzyści piszący te interpelacje i tak dalej, to jest sygnał, który następnie też wykorzystuje w pracach nad ustawami. Jeśli idą dane ustawy, rząd odpowiada, że coś można, to zazwyczaj pokazuje, przepraszam, ale 2 miesiące temu otrzymałem od państwa odpowiedź, że można takie rozwiązanie wprowadzić. Tak było ze zbożem ukraińskim 1,5 roku temu po spotkaniu tutaj między innymi w Strzałkowie z rolnikami, ale także w Kramsku. Informowałem, że rolnicy mówią, wprowadźcie plomby, wprowadźcie rozwiązania cłowe, niech idzie to zboże dalej, ale nie zalewajcie naszych magazynów. I właśnie te spotkania, te kontakty z samorządami, z organizacjami pozarządowymi pozwalają mi być lepiej przygotowanym do prowadzenia prac legislacyjnych w Sejmie. Dziękujemy bardzo. Dwie na jedynkę. Pewnie jeszcze mogłybyśmy długo tak rozmawiać i pana posła wypytywać, ale już od dawna kolega nam pokazuje, że
Czas się skończył, także bardzo nam przykro. A my musimy go słuchać, bo od niego zależy emisja. No właśnie, tak tego go programu. Słabo słuchałyśmy. Dziękuję serdecznie, przynajmniej tu z boku równowaga dochodzi, więc a my jesteśmy pełni za parytetem. Bardzo dziękujemy. Realizował Tristan Tomczak, którego pozdrawiamy i przepraszamy. Państwa również. I zapraszamy na kolejne dwie na jedynkę. Ale poniedzieli. Poniedzieli. Damy odpocząć przez weekend tak. Państwu. Do zobaczenia. Przypominamy o subskrybowaniu kanału. Do zobaczenia. Do zobaczenia.